No nareszcie! Cześć wam, dzisiaj mnie z Wizu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Wayfinder w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że wreszcie udało mi się dostać do gry. Po trzech dniach. Dnia czwartego. Znaczy, właściwie to dnia trzeciego, serwer powinien zmartwychwstać, ale nieważne. To są moje pierwsze wrażenia po tym, jak wystartował Early Access, nawiązując do wszystkich rzeczy, które raz przebiegłem przed chwilą i zaorałem, a dwa rzeczy, których się spodziewam w przyszłości, więc przede wszystkim grało się świetnie. Byłem naprawdę zadowolony, nie było większych problemów. Jak już dostałem się na serwer, to nie było problemów ani z performancem. Na tym kompie dziwne by było, gdyby coś żabkowało, ale spadki ilości klatek... w sumie były tylko ze 2-3 razy, jak wbiłem na nową zonę, to przez pierwszych parę sekund jak doczytywało coś, właściwie było takie zacięcie się, a potem już było gładko. Troszkę długie loadingi są, to mnie zdziwiło, a cała reszta była bardzo płynnie, bardzo ładnie i nagranie leci w 60 klatkach. Sama gra latała w większej ilości, ale program do nagrywania nie pokazywał mi ile więcej, pokazywał mi tylko, że powyżej 60 cały czas mam, więc było bardzo płynnie, było bardzo dobrze, nie ma się właściwie do czego przyczepić. Jestem zadowolony. Nie powiem może, że zachwycony, bo jestem sfrustrowany całą sytuacją, która jest naokoło w tym momencie, kiedy nagrywam te słowa. Jestem w kolejce, 15479 osób i jest przede mną 478, ja jestem 79, ale po załadowaniu się, chociaż jednokrotnym, człowiek ma inne spojrzenie na to, co się dzieje. To jest takie, tak, ta gra naprawdę istnieje, to nie jest symulator kolejki, ta gra naprawdę jest ukryta za tym bardzo długim rzędem ludzi, którzy próbują się załadować na serwery, więc jak tylko twórcy to ogarną, może być bardzo fajnie. I na dzień dobry, od końca tutoriala do momentu, aż przestałem nagrywać i wyłączyłem grę, bo musiałem wyjść z domu i ogarnąć parę rzeczy, miałem wrażenie, że powinien być jeszcze jeden albo dwóch kumpli ze mną, powinniśmy siedzieć na Discordzie, gadać, wygłupiać się, śmiać i orać się przez content. Ta gra jest zaprojektowana do grania w koopie, to widać z każdej strony po całości. Coś jeszcze, o, kolejki mam wrażenie, że lecą znacznie szybciej niż wczoraj i przedwczoraj, pomijając, że mi się wczoraj i przedwczoraj nie udało dostać, bo mnie wywalało cały czas, ale dzisiaj rano, jak wstałem, odpaliłem Wayfindera, żeby kolejka wystartowała, siadłem, napisałem scenariusz do Genshina, odpaliłem Genshina, nagrałem Genshina, prawie całego zmontowałem i mnie wciągnęło do gry, więc przeszedłem tutorial, zapauzowałem grę, znaczy się escape i sobie siedziałem w menu, dokończyłem montowanie, wrzuciłem odcinek na YouTube'a i wróciłem do Wayfindera polatać jeszcze troszeczkę, nie wywaliło mnie za AFK, więc jest dobrze pod tym względem i gdyby nie to, że jest gorąco, to bym nie wyłączał gry, tylko zostawił chodzącą, wychodząc z domu, ale tak stwierdziłem, że nie, no lepiej będzie, niech się nie grzeje przez te 2-3 godzinki, będzie dużo lepiej. Więc z mojej perspektywy odczucie jest takie, że kolejki są może nie krótsze, są tak samo długie jak były, ale znacznie szybciej przez nie przelatujemy, więc coś zmienili na plus. Dobra, przechodząc do rzeczy, które mam przygotowane, czyli jak się w to gra. Ta gra kojarzy mi się bardzo mocno, kojarzy mi się z Wildstarem, z którym to skojarzenia wcześniej nie miałem, dopóki internet nie zaczął tym Wildstarem rzucać, ale również Kingdoms of Amalur Reckoning, czy właściwie Re-Reckoning, bo w Re-Reckoning grałem dłużej, i Dauntless. Te trzy tytuły jakby zbić w jedno, to jest to, stylówka bardzo wildstarowa, lekko dauntlessowa, połączone te dwa tytuły i jeżeli chodzi o gameplay i o te wszystkie mechaniki klepania się, bardzo Kingdoms of Amalur z Dauntlessem połączone, ale ten Wildstar, nie wiem czy kojarzycie Wildstara, to było takie MMO, które niestety padło na ryjek, jedno z moich ulubionych MMORPG. Tamta gra była bardzo charakterystyczna ze względu na to, że była jedną z pierwszych, która mocno postawiła na markowanie i targetowanie wszystkiego, czyli nie było przyklejenia się do celu, tak jak w WoWie, że ty atakujesz tego i jest nacelowany i możesz się obracać, ale czar leci w tamtą stronę, bo postać wie, co ma robić teoretycznie. Tutaj było tak, że jak ktoś celuje, to przed nim pojawia się na ziemi smuga strzału, w którym miejscu będzie wszystko zahaczone, więc wszyscy przeciwnicy odpalający swoje tam specjalne ataki, wszyscy gracze orający swoimi rzeczami, nagle na ziemi było mnóstwo informacyjnych rzeczy, które się na siebie nakładały i był totalny chaos. I tutaj jest podobnie z tym, że jest to zrobione znacznie lepiej, nie rzuca się aż tak bardzo to w oczy, pozostając jednocześnie niezwykle czytelne. Więc Wildstar, Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning oraz Dauntless, z mojej perspektywy te trzy rzeczy klepnięte w jedno. A jeżeli chodzi o taki vibe troszkę w świecie, Neverwinter, jeżeli bierzemy element MMO połączony z Riftem albo Elder Scrolls Online, tam się pojawiają te Rifty, te wyłomy całe. Więc kolejne trzy tytuły zbite w jedno, żeby od innej strony przedstawić to, czym jest Wayfinder. Bardzo podoba mi się to, co widzę, to jest gierka dla mnie. Tak jak wcześniej było mówione, że to jest Warframe,
tylko bez tego totalnego speeda, że to jest powolny Warframe. Nie mam tego wrażenia, nie mam Warframe'owego vibe'a tutaj. Poza tym, że też się da robić ninja jumpa do przodu, jak zbiegacie po schodach, wyskoczycie, zrobicie drugi skok, evade przy lądowaniu i skok kolejny tak, żeby was wyrzuciło daleko, to nie ma żadnych takich bardziej Warframe'owych zagrań tutaj. Na ten moment, jeżeli chodzi o monetyzację, UI, zarządzanie postaciami, całą resztą, to bardzo Warframe'owe jest, jeżeli chodzi o czysty gameplay, niezbyt. Przejdźmy może do sterowania, bo oto padły pytania pod wczorajszym odcinkiem, czyli jak wygląda tutaj sterowanie, jak wygląda tutaj granie. Siedząc parę godzin w Wayfinderze, zarówno na klawiaturze i myszce, jak i na padzie, na jednej postaci jechałem, mam dostęp do trzech, na razie jechałem tylko na Nisie, na Asasynce. Do czego to porównać? Jest takie pewne drobne spowolnienie. Jeżeli graliście dłużej w Genshina, jako że mój kanał głównie Genshinem stoi, to do Genshina będę się odwoływał, i przyzwyczailiście się do tego sterowania w Genshinie, to tutaj jest bardzo podobnie, z tym, że postacie mają bardziej przerysowane, powolne ruchy, takie jakby w smole troszkę. Nie jest to do tego poziomu, żeby mogło to irytować. Jest płynniej niż w Tower of Fantasy i mam wrażenie, że netcode jest dużo lepszy, że jak już jesteśmy na serwerze, już się z kimś klepiemy, to jest nieźle, jest naprawdę dobrze. Z drugiej strony, jeżeli ktoś oczekuje totalnej dynamiczności, to nie. To jest taki drugi Darksiders, może w tą stronę. Więc jest okej, widok zza pleców, atakujemy tam, gdzie patrzymy, więc wszystko się zgadza z tym, czego się spodziewaliśmy. Jeżeli ktoś gra na PlayStation, niech mi da znać, bo na PC-cie jest ten problem, że nie ma targetowania na padzie, więc bardzo często zdarza się, że moja postać atakuje nie w tym kierunku, w którym człowiek spodziewałby się, że będzie atakowała, więc po pograniu na padzie stwierdzam, że na klawiaturze i myszce jest lepiej. Z rzadkie wizu zazwyczaj propsuje kontrolery, ale tym razem mam wrażenie, że klawiatura i myszka nawet dla postaci mili bardzo fajnie się grało. Oni są na padziku, mimo to jakoś na klawiaturze i myszce było lepiej. Moja perspektywa. Jedyna rzecz, do której muszę się naprawdę przyzwyczaić, to jest drobne opóźnienie na evade'zie. Tutaj jak się zaczyna robić evade, to kiedy klepniecie, to postać zaczyna robić evade i dopiero go wykonuje, a iframe'y są po drodze. Co oznacza, że jeżeli przeciwnik zaczyna markować swój atak, a wy kończycie odpalanie swojej ostatniej części kombosa w niego, to już jest za późno, żeby odpalić się z evade'em. Czyli trzeba będzie się troszkę opatrzyć z zachowaniem wrogów. Jak tylko widzicie, że coś się zaczyna dziać, to jest ten moment, żeby wykonać evade i dopiero kończyć swoje ciachnięcia, a nie dokończyć ciachnięcie i robić evade, jak na przykład w Genshinie, że widzicie, że boss się z czymś odpala, to jeszcze odpalam to i evade z jego ataku. Nie, tutaj jest w drugą stronę, że widzicie, że boss się z czymś odpala, to jeżeli dokończycie swoją sekwencję, to on was łupnie zanim wykonacie evade, więc odbijecie się i dopiero wasza postać zevade'uje wstając czy podnosząc się, whatever. Z mojej perspektywy sterowanie może być, nie jestem zachwycony, jest okej, o ile w Tofie było dla mnie troszkę poniżej tego okej, że nie byłem w stanie się przyzwyczaić, to tutaj jest jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o walki, to widzę tu na starcie jeden problem, z którym będziemy się borykali dłuższy czas. Mam wrażenie, jest on związany ze sprzętem. Większość przeciwników na samym starcie już jest gąbkami na obrażenia. Jeżeli biegacie z bronią palną, to są gąbkami na ołów. Więc mam wrażenie, że stoi przede mną koleś, którego powinienem z dwóch ciachnięć zajechać, a on bierze przez te 5 sekund ataki w siebie i nie ma tego poczucia takiego, że przyjechałem z kosą, dziabnąłem goblina i lecę do kolejnego, tylko jest takie, że o, goblin, dobra, kolejny, gdzie jest kolejny? Troszkę za dużo życia mają, z drugiej strony mam totalnie niezrobioną postać, pierwsze wrażenie, mocno pierwsze wrażenie i mam niezrobione bronie, więc to jest takie, mam startową broń, najgorszą jaką się da i tą bronią próbuję orać content, który w tym momencie, kiedy do niego dobiegłem, już jest troszkę powyżej mojego poziomu, powyżej mojego levelu, więc przeciwnicy na samym początku wydają się troszkę bez sensu, ale po tym odczuciu było takie zerknięcie do plecaka, aha, muszę się kopnąć do miasta i porozwijać wszystko, bo nie mam sprzętu i nie mam skilli, żeby sobie z tym radzić, więc tu leży problem. Twórcy powinni bardzo mocno zaakcentować to, że musimy się rozwijać, a nie tylko lecieć przed siebie i pałować. To nie jest Darksiders, niestety. Niestety, chociaż drobne vibe Darksidersa dwójki, im dłużej gram, tym bardziej mam. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to wydaje mi się, że nie jest jakoś makabryczny. Poza tymi inwazjami, poza tymi riftami, nie ma większego problemu, bo przeciwnicy nie są w stanie nas zone-hitować i wszystko jesteśmy w stanie zevade'ować, więc latając, grając i masakrując wszystko na lewo, na prawo, miałem takie poczucie, że ha, jak skupię się na unikaniu, to i tak mi nic nie zrobicie. Ale jako, że Wizu oczywiście szarżował, to ze dwa razy dostał gonga. Więc poziom trudności jest na starcie niezły. Muszę pograć jeszcze z 3 do 5 godzin, żeby móc się bardziej wypowiedzieć, albo nawet się dostać do endgame'u. No ale tak jak mówię, pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o bugi, ojej. Pomijając serwery, czyli kolejkę logowania, 13705 osób przede mną, całkiem szybko idzie, widzicie, nie? No to nie będę ukrywał, że troszkę bugów jest, ale nie są one
psujące rozgrywkę. Nie trafiłem na nic, co by mi psuło rozgrywkę. Są dwa bugi, które mnie irytują strasznie. Pierwszym jest clipping. Mamy postacie, które są stworzone w konkretny sposób, tak jak Nis, i widzimy ją bardzo często na dialogach i jej twarz przenika w szal, który ona ma. Wystarczyło ten szal inaczej przesunąć, albo głowę inaczej wyanimować, albo obrócić lekko model 3D podczas animacji, tak żeby miała głowę wygiętą w stronę kamery, czyli nie dotykała brodą szala i przez niego nie przenikała, więc clipping mnie tutaj irytuje strasznie. A druga rzecz to, że animacje potrafią się zacząć, jest mega animacja, jak moja Nis biegnie i jest ten Naruto run. Zaraz potem odpalam parę kombosów i moja postać się buguje i tak lewituje, jest w takim jadę, lecę i nie da się tego odblokować bez wyłączania i włączania ponownie gry, więc jest troszkę bugów na samym początku, troszkę więcej niż powinno być, czasem quest się nie chce załączyć dalej, trzeba przerwać gadanie, rozpocząć gadanie ponownie, żeby się quest załączył. Nie znalazłem za to niczego naprawdę ciężkiego, co mogłoby mnie zablokować. Z drugiej strony, ile ja pograłem? 4 godziny, 5 godzin dzisiaj rano pograłem, więc nie aż tak dużo, nie na tyle dużo, żebym mógł się wymądrzać w tej kwestii. Jak już mówimy o bugach, to zahaczyłbym o tłumaczenie i połączył te dwie rzeczy razem, czyli przede wszystkim polskie tłumaczenie jest naprawdę dobre. Podobają mi się nazwy własne po polsku, jak zostały przetłumaczone, jakie zostały znalezione polskie odpowiedniki, albo jakie słowa wymyślono. Jest nieźle, jest, powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. Nie wiem, jaka ekipa stoi za tłumaczeniem, ale okejka, wykonaliście kawał dobrej roboty. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jest bardzo dużo błędów. Nie mówię w pisowni, mówię o tym, że bardzo często zamiast polskiego wczytują się angielskie teksty. Bardzo dużo rzeczy w otwartym świecie, jak podchodzicie do kogoś i on wyskakuje do was z tekstem, to gada po angielsku i dla niektórych postaci wyświetlają się dymki z polskim tłumaczeniem, a dla innych postaci wyświetlają się dymki z angielską wersją. Więc tutaj jest jeszcze troszkę do poprawienia, dużo do poprawienia, powiedziałbym, ale nie jest to problematyczne, nie psuje to rozgrywki. Prawdopodobnie jest tego więcej niż mi się wydaje, bo ja to zauważyłem dopiero po jakimś czasie, bo nawet nie zwracam uwagi na to, że jest angielski i takie, ej, ja nie gram po polsku, nie? A tutaj ktoś po polsku do mnie gada, tu po angielsku i takie, aha, dobra. Czyli brakuje części tłumaczeń na chwilę obecną albo są źle podpięte. Nie jest najgorzej, mogłoby być lepiej. Zahaczyłbym też o historię, nie chcę wam spoilerować, chociaż tutaj za dużo spoilerów się nie da, bo to jest historia, jakich było wiele. Mi się podoba, jest fajne przedstawienie, postacie są dość żywe, takie charakterne i charakterystyczne, więc po pograniu chwilę jest takie, Wingrave tutaj to, tamten ten, jak oni giną, to jest nawet troszkę chwytające za serducho, takie, że poświęcają się, żeby uratować całą resztę ludzkości, więc jest nice. Podobało mi się to, start jest mocny i gdyby nie te kolejki logowania przez 3 doby, to szczerze powiedziawszy, historia by mnie mogła nawet w tym trzymać. Nie jest to najmocniejsze historia ever, ale wystarczająco dobra, żeby przykuć naszą uwagę. Przeskakujemy do ostatniego elementu, który na dzisiaj mam przygotowany, to jest, czy warto się szarpnąć, czy warto wydać te 5 dych. Wydaje mi się, że coś, co wczoraj zostało rzucone, kurka, mam screenshota, ktoś mi to napisał, Slavoniusz, albo Sławoniusz, jesteś awesome, dobre spostrzeżenie, że serwery są wyłączone całkiem, nie da się pograć, ale grę dalej można kupić, nawet Square Enix, a Square Enix to jest, wiecie, kiedy wyszedł nowy dodatek do Final Fantasy 14 i było takie zainteresowanie, że serwery im padały, wyłączyli sprzedaż gry na tydzień. Wydaje mi się, że tutaj powinno być dokładnie to samo. Ja wiem, że ludzie chcą kupować Wayfindera, ale w chwili obecnej nie da się dostać do gry. To jest w większości wypadków symulator czekania, więc na ten moment to nie wygląda najlepiej i tutaj się zgodzę z tym tematem, ale pomijając kolejki logowania, czy gra jest warta zainteresowania. Będzie free to play, więc bankowo na pewno jest to jeden z lepszych tytułów, zakładając, że free to play, jakie widziałem. Na starcie, tak? Przynajmniej czysty feeling z gry przez pierwszych, nie wiem, 2-3 godziny latania i rozbijania się, grzebania po sklepie i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, czy warto wydać te 5 dyszek, żeby być na wczesnym dostępie. Jak ogarną serwery, to powiedziałbym, że wydaje mi się, że tak. Ja się bawię bardzo dobrze, kolejny raz się próbuję zalogować i czekam, aż znajomi, którzy pokupowali, też się załadują, żebyśmy mogli grać razem. Ale gdybym nie był content creatorem, który chce z tego tytułu nagrywać, to prawdopodobnie wstrzymywałbym się do poniedziałku, wtorku, aż ogarną problem z kolejką logowania, żeby móc się od razu do gry dostać, bo po co marnować czas, po co wydawać kasę przedwcześnie. Jeżeli zastanawiasz się, czy złapać ten tytuł już teraz, ładować się do kolejki, polecałbym jednak poczekać 1 lub 2 dni. Jest mnóstwo update'ów, jest mnóstwo aktualizacji i fiksów, twórcy rozkminiają co i jak na lewo, na prawo, chyba że zrobią taki motyw, ale nie wydaje mi się, że rekompensata, która będzie dla ludzi, będzie tylko dla tych, którzy wcześniej kupili, czyli na przykład, nie wiem, do dzisiaj, do jutra, do momentu, aż nie naprawią. To jest chyba jedyny powód, dla którego można łapać early access wcześniej, licząc, że załapiemy się na bonusy od twórców, a reszta się później nie załapie. To jest chyba jedyne logiczne wytłumaczenie, dlaczego chcecie się jak najszybciej załapać na zakup Wayfindera. Polecałbym czekać,
Nie namawiam, podejmujcie decyzję w oparciu o własne możliwości finansowe przede wszystkim. To jest tytuł, który będzie free to play. Kupując tutaj cokolwiek teraz, łapiecie tylko wcześniejszy dostęp i dostęp do dwóch sezonów, które będą w trakcie Early Access, a później ich nie będzie, więc te nagrody z dwóch sezonów, czyli z dwóch Battle Passów, będą powyżej tego, co wszyscy inni później będą mogli dostać. Cała reszta będzie dla wszystkich dostępna za friko. Więc tyle pierwszym spojrzeniem, pierwsze wrażenia widza z tego tytułu. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni, niezwykle mile mi jest was tutaj gościć, więc Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosą. I Arcy, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. I Lisi Twitcher, nauci Twitcher, dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. Na Twitchu widzimy się może dzisiaj, jak kolejka logowania dojedzie, to bym spróbował polatać, chociaż... Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy się to uda. 12 tysięcy osób przede mną, co oznacza, że na długo przed streamem dostanę się do gry. Najprawdopodobniej w tym tempie, czyli prawdopodobnie będę musiał przerwać i kolejny raz nie uda mi się dostać do gry. Yeah. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, krótkiej kolejki logowania. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć już jutro. Miłego dnia, do następnego i hej! Czas wyłączyć światło. To... jest LED, więc on nie daje za bardzo temperatury, ale mam takie poczucie, że jak jest zapalone, to jest cieplej.